Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 17. A jeśli jeszcze nie widziałeś odcinka poprzedniego, w którym wydobywałem snopek słomy od świnioków, to oczywiście możesz zobaczyć sobie jak najbardziej odcinek, bo naprawdę jest godny polecenia. Być może masz też ten sam problem jak ja i nie wiesz jak wydobyć snopek słomy od świnioków. Tak więc koniecznie zobacz sobie odcinek poprzedni z farminga. Moi kochani, w tym odcinku, jak widzicie oczywiście po opisie filmu, będziemy tutaj oto robili żniwa tych topoli. Topole, jak generalnie wiecie, to jest drzewo i sobie nie wyobrażam, jak można kombajnem kosić topole. Ale podobno można. Topole jeszcze generalnie nie dojrzały nam w 100%. Ale zanim nam dojrzeją, to my w tym czasie udamy się do sklepu. Dlatego, że miałem dylemata, czy kupić sobie kombajna, bo w sumie mam tyle kasy, czy może jednak go wypożyczyć. I doszedłem do wniosku, że na początek ten kombajn sobie wypożyczymy, bo nie wiem, czy generalnie to będzie opłacalne, czy nie. Nie będę kupował kombajna za 400 tysięcy prawie. Na jedno koszenie topoli, bądź też na kiszonkę. Kiszonka już wiem, że na pewno się nie opłaca w tym farmingu, a topole nie wiem. Tak więc wypożyczmy sobie kombajn, ten tutaj właśnie siloso kombajn. Cyk, mamy to. No i generalnie jest dobrze. Dobra, jest kombajn wypożyczony. Co tutaj dalej chciałem zrobić? Dalej bym potrzebował jeszcze tutaj wypożyczyć sobie sieczkarkę, ale sieczkarka generalnie jest w dobrej cenie, bo jest minus 15%, więc sieczkarkę mogę sobie kupić. Może się przyda, może nie, 21 tysięcy to nie jest taka duża kwota, więc generalnie można sobie sieczkarkę wypożyczyć i sieczkarka już też trafiła do sklepu. Dobra, ja się przenoszę do mojego siloso kombajna, który generalnie powinien stać pod sklepem. O, i właśnie też i stoi. Dobra, mamy nasz siloso kombajn, pyk. Nie wiem jak się to generalnie obsługuje, ale myślę, że tak samo jak każdy normalny kombajn. Bierzmy tutaj naszą sieczkarkę. Jest zamontowana. I jedziemy na nasze pole. Muszę uważać na ten kombajn, gdyż kombajn nie jest moją własnością, a jest właśnie na wypożyczeniu, więc nie chcę go rozwalić. Chyba generalnie nie da się rozwalić kombajna, ale traktujmy grę trochę na poważnie, więc nie szalejmy tym tutaj oto cudem. Generalnie dosyć szybkie to jest, jak widzicie, 43 km na godzinę to jedzie. Wypasione, takie sobie, to ma chyba tutaj nawet kabinkę, tak jest kabinka, pewnie klimatyzacja będzie w środku jak najbardziej. Także dosyć, fura jest fajna. Ja sobie trochę podgonię czas z racji tego, że chcę po prostu, żeby mi tam dojrzały te topole energetyczne. Ale mnie zasuszyło, ja cię kręcę, dobra. Oj, sorry. Dziewiąteczkę włączymy, żebym wiedział gdzie mam jechać. Mamy czwartą rano, generalnie jeszcze jest noc. W sumie to taka późna noc, już prawie poranek będzie, za chwilę będzie nam świtał. Tylko zobaczę, czy moje topole dojrzały. Jeszcze moje topole nie dojrzały, kurczę no. One strasznie długo dojrzewają te topole. Generalnie zboże to jest kwestia jednego dnia, półtorej gdzieś tak. A topole to gdzieś tak 2-2,5. No 2,5 dnia gdzieś tak mniej więcej topola rośnie. Także znacznie dłużej. Zobaczymy, czy będzie to generalnie opłacalne, bo sadzenie topoli było dosyć żmudne, jak wiecie. A jak nie wiecie, chcecie zobaczyć jak sadzi się topole, to oczywiście zapraszam was do odcinku, który jest na moim kanale, który nazywa się chyba Akcja Topole, bądź też Sadzenie Topoli. Tam właśnie pokazuję jak można topole sadzić. Nie mylcie, że topole można siać, bo topoli się nie sieje, topole się sadzi, tak? Cyk, jeszcze nie urosła, ja już tutaj z kombajnem jestem, kurde, kasa mi leci za wypożyczenie kombajnu, a tutaj kosić nie można, niedobrze. I teraz tak, będzie mały problem, bo nie wiem jak to zrobić. Nie
Nie wiem, jak to generalnie zrobić, wam powiem, bo tutaj chyba się kosi po jednym rządku i to generalnie jest spoko. To jeszcze jest do ogarnięcia. Natomiast nie mam pomocnika, bo nie mam z kim nagrać i musiałbym sobie jakoś ustalić to, że mogłem sobie właśnie kupić od razu w... mogłem sobie od razu kupić w sklepie jeszcze jedną przyczepę tego kombajnu, ale nie kupiłem sobie, więc będę musiał jakoś wykorzystać tutaj oto ten mój ciągnik. Pracownika za bardzo zatrudnić nie mogę, to jest raz. Teraz tak, nie wiem co my z tym fantem zrobimy, ale postaram się coś tutaj ogarnąć wam, tak żebyście to w miarę fajnie mieli. Czekajcie, muszę tutaj nawrócić, bo tutaj bym musiał z lewej strony jechać, przynajmniej teraz. No ale dobra, jest jak jest. Ustawmy się tutaj. Cyk. I teraz tak, jak to się włączało? Nie pamiętam, ale zaraz pewnie się dowiemy. Ctrl F. Nie można zlokalizować ścieżki pojazdu. Aha. Aha, że w ten sposób. Dobra. O, czekajcie, muszę jeszcze raz to nawrócić go. Ustawimy się znowu naszym kombajnem. Żeby tu sobie ziomek podjął ścieżkę. Cyk, dobra. I teraz tak. Chyba jest dobrze. Nie, 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 nie wjeżdżaj mnie tutaj do mnie. Czemu tu jest przed, a nie za? Nie rozumiem tego. Dystans za prowadzącym, a nie przed prowadzącym. Dobra, a teraz bym musiał jeszcze w prawo, nie, w lewo. W lewo co najmniej 10 metrów. Może 10 nie, no przesadziłem teraz, ale tak ze 3 5 może, no nie, 4. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. To pole, dojrzewajcie szybciej, szybciej. Nie, bo chcę zrobić coś takiego, żeby ten tutaj oto ciągnik jechał za mną. Znaczy jechał mniej więcej równo ze mną z lewej strony i zbierał mi tutaj to. Zbierał mi tutaj oto te topole. Jest duże zapotrzebowanie na buraki cukrowe. Zobaczmy po ile taki burak cukrowy leci. Tak, z burak cukrowy 250. O Jezu, ale słabo. Nie opłaca się buraków cukrowych siać. Ale tutaj idzie cena w górę za ten. Patrzcie, za wełnę. Jezu, ja bym miał owce, ale bym się teraz urobił. Masakrycznie ta cena idzie do góry. Patrzcie, jak rośnie cena za wełnę od owiec. Ty, mogę ten. Mogę. Możemy rozpocząć. Możemy rozpocząć nasze żniwa topoli. Czekajcie, jest mapka. Mamy na żółto, także możemy, możemy zbierać. Są gotowe do zbioru. Czekajcie, jak to się obsługuje? Generalnie chyba trzeba to opuścić jakoś. Trzeba kombajn rozłożyć, czy nie? Cholera wie, czekajcie, cyk. I co, to wszystko? A jak się ten, jak się podnosi, opuszcza się, zmień narzędzie. Co tu mamy? Wystaw rurę, no to mało. Dobra, wystawiamy rurę, jest rura wystawiona, cyk. Dobra. Włączamy kombajn. O, nawet to działa, patrzcie. Patrzcie, nawet to działa. Nawet to działa. To co mój traktor robi? Zobaczmy. Mój traktor coś źle jedzie. Mój traktor coś źle jedzie, nie wiem dlaczego. Jedzie przed nami 10. Powinien jechać...
5. Mamy coś takiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie generalnie, bo nie wiem. O, tak by było elegancko, wam powiem, jakby tak to zostało. Tylko, że nie z tej strony. Powinien jechać z prawej, kurde, a nie z lewej. Aha, bo on się od nas w lewo odsuwać. W prawo. Chyba tak działa. Ale to czekajcie, możemy to dopracować jeszcze. Nasz New Hollandzik, tak, cyk. Nie, chcę to wyłączyć na razie. Dobra, wyłączamy to. Aha, mogę w sumie to objechać naokoło. Dobra, jeszcze raz. Cyk, czekajcie, objedziemy to. I nie w lewo, a w prawo damy sobie, żeby się oddalił. Generalnie odległość była dosyć dobra, więc... Więc powinno być tak, jak jest. Czekajcie, jeszcze raz włączymy, cyk. Ale nie w lewo, nie. Tu jest zero, to jest dobrze, ale nie w lewo, tylko w prawo. Kurde, nie wjeżdżaj mi na niego. Na 4 metry w prawo, o. I teraz będzie już cycuś glancuś chyba. Czekajcie, zaraz opuszczamy tą żniwiarę. Aro, opuszczaj się, dobra. Włączamy. Dobra. Nie, no teraz będzie malina, kurde, tak to ja mogę robić, no. Dobra, włączamy inną kamerkę. Jezu, tutaj nic nie widać, jak ja to mam zbierać? No tak to zbiera na 2 czy na 1 to będzie zbierał? Na 2 chyba to zbiera, ale... Generalnie trochę ciężko jest. Chyba nie wszystko mi zbiera. O, tam trochę pominęliśmy, ale generalnie jest fajnie. Generalnie fajnie to wygląda. Ja już mam pełną przyczepę, jasne. No nie żartuj. O, tą drugą też mówię obsłużyć. To nie jest najgorzej, ale ta mała już jest cała pełna. Ja jeszcze nawet raz nie objechałem. Ja cię kręcę. Tutaj będzie masakra, wam powiem. Jak to będzie tak dalej wyglądało. No ta przyczepa nam się strasznie szybko zapełnia, jakby nie było. Ale zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie z tego zysk, tak? Może będzie spory. A może nie, nie wiem. Strasznie ciężko jest dwa rzędy na raz skosić. Trzeba się bardzo koncentrować na tym, żeby je równo skosić, bo patrzcie, lekko się pominie i kurczę, jest problem. Ta już też jest cała pełna i o, cię kręcę. To będzie dużo wywożenia tego. To by się przydała jakaś taka ciężarówka duża. Jakąś taką olbrzymią po prostu naczepą chyba na to. Ja nie wiem, jak inaczej to zrobić. A, tam kosiłem dwa rządki, tutaj się kosi jeden. No dobra, niech jest. Niech będzie, że kosimy po jednym rządku na razie. Bo w sumie trochę sprawniej idzie po jednym niż po dwa. Cyk. No, przyczepa już jest prawie pełna, już. Jeszcze jednej raje chyba nie objadę, nie ma szans. Musiałbym wypożyczyć takiego dużego tira i taką dużą, strasznie dużą naczepę pod to. A i teraz tak go tak ładnie nie zbiorę, jakbym chciał, no ale dobra. Czy on do tyłu też może jechać, czy nie? A
nie, nie może jak dołożyć. Ale dobra, to spoko. To nie ma problemu żadnego. Ja tu generalnie się wyrobię, bez problemu żadnego. O, jest ekstra. Powiem wam, ten mod Follow Me jest po prostu rewelacyjny, tak? Naprawdę. Ale jedziemy. To jest pełna przyczepa już, serio? Ta jest pełna, ta druga. Też obie są pełne. Łocie, panie kochany, dobra. No to nic, jedziemy do skupu, zobaczymy. Zobaczymy generalnie jak to wygląda w skupie. Tylko teraz tak, gdzie tu się skupuje? To wiem, że to gdzieś tutaj się chyba w tartaku skupowało. A tartak jest gdzie? Tutaj biegnie kolej, cyk, cyk, cyk. To tartak chyba jest tutaj, o, w tym miejscu. Santon Hill, tak mi się wydaje, tutaj jest tartak, chyba w tym miejscu. Tutaj albo tutaj gdzieś, chyba tutaj. Dobra, jak to się da najszybciej przejechać? Musielibyśmy jechać prosto przez nasze pole, tu cyk, do góry i w lewo, dobra. Ok, jedziemy zawieźć nasze zbiory, zobaczymy ile za to dostaniemy. No aż sam jestem ciekaw, czy to jest aż takie opłacalne. To generalnie są jakieś takie wióry z drzewa chyba. Albo treciny, nie wiem co to jest. Wygląda mi to na jakieś takie wióry, ale nie znam się. Nigdy nie widziałem, żeby kombajn kosił drzewo. Dopiero po raz pierwszy widzę to u siebie na odcinku, tak naprawdę. A co się z tym robi, nie wiem. Wiem, że to się zawozi generalnie do tartaku, a tartak jest trochę daleko, ale to nic. O Jezus, przejedziemy się zaraz. Czekajcie, tu auta jadą, kurde, jak tutaj jakieś manewry odpieprzam na tej ulicy. Okej, można to... Generalnie można tak zrobić chyba. O. Można przykryć. No i spoko. Dobra, teraz zgodnie z mapą musimy jechać w lewo. Cyk. Zgodnie z mapą jedziemy w lewo i szukamy tartaku. Tartak jest... Znaczy ja wiem, gdzie jest tartak mniej więcej, bo ostatnim tam żeśmy... Może nie ostatnio, ale kilka odcinków wstecz, żeśmy tam chyba drzewo zawozili do tego tartaku. I to właśnie w tym samym tartaku się zawozi te tutaj oto trociny czy wióry. Jeden kit, nie wiem. Dobra, zmienię sobie kamerkę na tą, ta jest dosyć fajna. Chyba nawet tutaj jest tartak czy nie, kurde, nie wiem. Ty, tu jest chyba tartak, ale jak tu się wjeżdża w to? Czekaj, idę zobaczyć, czy jest tu tartak na końcu faktycznie. Tak, tu jest tartak, tutaj się to właśnie tutaj, o, tu się właśnie zawozi to, co to jest? Zaraz zobaczymy, czekajcie, co tu pisze w podpowiedzi. Punkt skupu zrębków, to są tak zwane zrębki, nic mi to nie mówi po polsku, ale okej, okay. Mógłbym tutaj przez te pole, czy tutaj przejechać sobie przez te tory, ale chyba generalnie tam dalej jest normalna droga, więc pojedziemy sobie prosto. I tutaj generalnie gdzieś powinien być normalny wjazd tego skupu. Aż jestem ciekaw, ile na tym zarobimy, kurde. Co ta walta tak słabo ciśnie, że ona ma kurde dużo koni, powinna tutaj rwać normalnie. No. Tak jest, jedziesz walterka, jedziesz, dajesz. Dajesz, nie przestajesz. Nie wiem jak tutaj to wysypię, bo mam dwie przyczepy. To jest kolejny problem. Ale może jakoś tutaj się uda to zrobić fajnie. O, czekajcie, tu sobie objadę. Jezus. Ale żebym to objechał. Dobra. Teraz tak, która jest która naczepa? Przyczepa. To mam tą drugą. To jest ciągnik. To generalnie jest chyba ta pierwsza. Dobra, zaraz zobaczymy. N, tak jest.
Kierunek zrzutu tył. Nie, musimy zmienić na lewo. Tak jest. I możemy sobie rozładować. Zobacz, mamy gdzie... Boże, 509 tysięcy. Oj, słabo. 1500 żeśmy za to zarobili. To powiem tak, dupy to nie urywa. No ale z całego pola to trochę będzie, jakby nie było. Co to chciałem? G, tak? Dobra. Kierunek zrzutu, nie, musimy też mieć lewa. No i zrzucamy na I, tak? O, z tej dużej już to już czwóreczka, bacz. Tutaj czwóreczka, tam jeden. Nie, tam półtorej. W sumie 5,5 tysiąca żeśmy zarobili. Boże, z jednego obrotu to będzie z 10. No, powiem wam, że to nawet jest opłacalne, bo tutaj możemy na tym w sumie zarobić około 50 tysięcy, jakby nie było. A może i więcej. To, bo to mamy w sumie z dwóch objazdów, czyli tam i z powrotem żeśmy objechali. A takich objazdów będzie jeszcze z 10 na pewno będzie, tak mi się wydaje. A po 5 tysięcy na każdy. No to z 50 tysięcy powinniśmy za tą imprezę wyciągnąć. Tak więc wydaje mi się, że jest to dosyć opłacalny interes. Na pewno to trwa dosyć długo, tak? Ale jak mamy na przykład takie duże pole, no to wam powiem, że dwa razy skosicie i na nowy kombajn macie zarobione, jakby nie było. Dobra. Jedziemy na pole. Ja jeszcze mam tutaj trochę czasu. Mamy 22 minuty. W sumie nie mam za dużo czasu. Więc generalnie chyba nie będę. Bo nie, bo chciałem kupić jeszcze jedną taką tą. Chciałem w ogóle kupić tego. Znaczy wypożyczyć ciężarówkę i taką dużą naczepę. I tym to zbierać. Ale zanim ja to wypożyczę, zanim dojedziemy tym na farmę, no to trochę czasu nam zejdzie, tak? Mamy 23 minuty prawie odcinka. 8 minut by tak mniej więcej jeszcze było do końca. Gdzieś tak po 30-35 minut robię odcinki z farminga. Może nawet 13. Dobra, zobaczymy. Czekajcie, jadę tylko tutaj na tą farmę. Odstawimy ten nasz tutaj ciągnik. Tepniemy się do sklepu i może wypożyczymy taką dużą ciężarówkę wypożyczymy. Największą przyczepę jaka jest. Trudno, będzie za długi, to co najwyżej odcinek przewiniecie. Ale generalnie widzę, że wy lubicie oglądać u mnie farminga. Więc myślę, że tak źle nie będzie, tym bardziej, że odcinek jest dosyć ciekawy. Dobra, szybciutko. Szukamy ciężarówki. Gdzie tu są ciężarówki? To jest dobre pytanie. Jest samochody albo coś takiego. Ładowarki, kurde, nie widzę tak na szybko, a nie chcę tego przeciągać. Są pojazdy, czekajcie. Ale nie takie. Takie mnie nie interesują. Ciężarówki bym musiał jakieś takie tutaj znaleźć. Dobra, jedziemy po kolei na szybko. Cyk, 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 cyk. Nie ma. Mini ładowarki, sprzęt leśniczy, nie. Na pewno gdzieś były takie przecież duże ciężarówki. Ja cię kręcę. Czemu tu nie ma? Wywrotki na pewno też. Wywrotki będziemy musieli kupić tą dużą, ale wpierw bym ciężarówkę chciał. Siloso, kombajny. Jest, są ciężarówki, dobra. Którą? Dobra, weźmy tą największą, bo nie wiem, czy mi to uciągnie potem znowu. Wypożyczmy, 172, dobra, wypożycz, tak. I do tego jeszcze byśmy musieli mieć faktycznie taką dużą przyczepę. Czy tu jest przyczepa? Przyczepa. Wywrotki to są chyba. Największa jaka jest? O, taka. Ta ma pojemność 59 tysięcy. Dobra. Czekaj, że może będzie za pomocą wózka do naczep. Aha, musimy jeszcze wózek do naczep wypożyczyć, serio? Tak, tak tego nie zapnę.
Aż to sprawdzę, czekajcie, zobaczymy. Dobra, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Jak to wygląda? Jest ciężarówka, jak ja tym na pole wjadę. No nie wiem, czy mi tutaj pole nie ugrzęźnie zaraz. Ciekawe, czy tak to zamontujemy, kurde. Nigdy tego nie robiłem, nie wiem, czy to jeszcze nie potrzeba do tego. Nie, jest, wszystko ok, dobra. Elegancko. Ale ciężarówka, 59 tysięcy litrów to ma. Dobra, szybciutko na pole się tepniemy tym. Tak, tu przejedziemy. Tu też się plandekę zdejmuje, serio? Serio się zdejmuje plandekę, elegancko. Wszystko na wypasie tutaj jest. Jezu, ale będą żniwa teraz. Powiem wam, będą żniwa, moi kochani, to po byku. 82, więcej się nie da, ma ograniczenia. W ETS-ie można trochę więcej jechać. Nawet jak są włączone ograniczenia. Tam te 90 spokojnie ta ciężarówka idzie. Tam nie wiem, ta jakaś taka trochę uboga jest. Generalnie powinna te 90 śmigać, jakby nie było. No ale dobra, nie chcę to nie chcę. Śmigamy te 82. Dobrze, że nie mamy tak aż tak daleko, teraz będziemy na naszym polu. Szybko sobie ustawimy nasz nie tempomacik, tylko szybko sobie ustawimy nasz tutaj follow me tak zwany, czyli ten bot, który pozwala nam na to, że ciężarówka po prostu jeździ za nami, nie musimy mieć żadnego, znaczy nie musimy mieć drugiej osoby, o tak, to aj, kurde, za daleko podjechałem, muszę tak tutaj się ustawić za moim ziomalem tutaj, bo mi zaś się nie wyrobił. Dobra. Włączamy, Ctrl F, jest, prowadzący 10, ale tu musielibyśmy dystans zmniejszyć do 0, dobra. I teraz tak, w prawo, nie w lewo, w prawo. W prawo czy w lewo? Kurde, teraz zapomniałem sobie. Czekajcie, jak on koła skręca, zobaczmy. Jak w lewo to skręca, nie, to jednak w prawo, dobra, na 4 damy. A możemy dać nawet i na 5,5, zobaczymy. Dobra. Plandekę sobie odepnę, cyk. Wchodzimy. Stary, opuszczaj to, nie ma czasu. Trzeba kosić. Ty, zobacz teraz, no. Jedź, jedź, jedź. Ło, dobra, jedziemy, jedziemy. Ale mamy żniwa, topoli. Ja cię kręcę. Powiem wam, jestem ciekaw sam, ile za tą całą ciężarówkę dostanę. Działa tu glitch? Coś nie bardzo. No nie można więcej, ja cię kręcę, nawet tu glitch nie działa. What the fuck? Ale jedziemy, śmiało, mamy 28 minut. Wybaczcie, jeżeli będzie za długo. Tak jak mówiłem, najpierw sobie przewiniecie, ale na pewno większość z was będzie ciekawych, ile na tym zarobimy, na tej całej ciężarówie, tak? Dobra. Jest skoszone, elegancko, pięknie. Ale się do polka kosi ładnie, ładnie mam powiem się do polka kosi. Gdybym chciał to robić tak prawidłowo, to musiałbym to za każdym razem przestawiać, tak? Że raz jedzie z lewej, raz jedzie z prawej. Ale po prostu nie mamy generalnie na to czasu. Ja wiem, że ktoś z was może się po prostu czekać w komentarzach, czemu on jedzie po tym polu. Ale gdybyśmy to za każdym razem zmieniali i ustawiali, że on raz z prawej, raz z lewej, to byśmy ten odcinek musiał trwać 2 godziny po prostu. Tak bardziej na live'a by się nadawało niż na ten, niż na odcinek normalny. Także niech jedzie już po tym polu. Ej, nie koź mi tutaj dwóch na raz, stary. Już
Szkoda, że glitch nie działa. Byśmy to szybko skosili. Dobra, bo jak chcesz, to skoś obydwa naraz. Żebyś mi potem tutaj nie pomijał znowu nic. Nie ma generalnie, gdzie można kosić dwa rzędy naraz, tylko jest to dosyć trudne, bo jeżeli lekko zboczycie z trasy, no to wam niestety, ale to pomija, także... Ale się mnie trzyma ładnie, patrzcie, kurde. Skubany, dobra, udało się mi wyrobić. To znaczy prawie cała, nie, prawie cała nie, a tak w połowie będzie pełna jak nic. W połowie pełna będzie jak nic, wam powiem. Dobra, jeszcze może raz objedziemy tak dwa rzędy na raz. I powinno być... Powinno być pełne. Szkoda, że w ogóle nie działa, to byśmy troszkę szybciej skosili. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba sobie jakoś radzić. Teraz te dwa rzędy może zrobimy naraz, tylko muszę wjechać tam, wycofać i wziąć je jak gdyby naraz to rządki. Dojedziemy do końca, zobaczymy ile jest w tej naczepie zapełnienia, tak? Znaczy ile tam w ogóle jest tych jak to się nazywało? Zrębki, tak? Zręby to są, okej. Okay. Dobra. 25 tysięcy, prawie połowa jest, prawie połowa. Dobra. Nawracamy, jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, z powrotem do tyłu, szybciutko, szybciutko. I teraz. Jedziemy, dwa na raz. Co jest, czemu nie chcesz? Aha, znowu mi to opu... Oż ty łośle, no. Jest, da radę, ma to po prostu dobry zasięg, więc powinno sobie poradzić to. Syk, jedziemy, 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 jedziemy. Ależ pięknie. Powiem tak, z tej kamery byłoby trochę ciężko. No ale trudno. Nie, nawet może nie tak ciężko, może... No da się jechać, tylko trzeba być bardzo mocno skupionym, jak to się robi. Tu właśnie pan takie tak zwane omijaki zostają. No i jest problem, dobra. No i znowu się jeden kości, a nie dwa, kurde, no lekko zjechałem i patrzcie co się dzieje. Cholerka jasna, no. Tak jak mówię, najlepiej jest kosić po jednym. My tu z racji tego, że nie mamy za dużo czasu, kosimy po dwa na szybciora. Wow. Czy on tak da radę jechać, czy nie? Gdzie on tam pojechał? Halo, panie, gdzie pan tam jedziesz? Kurde, muszę mu...
chyba go muszę dogonić, bo on coś krzywo mi pojechał tam. Co za łoś? Nie, tam nie jedź. Ej, stary. Gdzie ty tutaj jedziesz? Chyba mu się ścieżka zgubiła. Dobra, wyłączmy go na szybko. Cyk. Dobra, 41 tysi. Kurde, jeszcze 10 tysi i będzie pełno. Nie, myślę, że damy to w tym odcinku radę zrobić. Na pewno, na bank. Tylko trochę nam to zajmie czasu. Ale to nic. Dobra. Cyk. Cyk. Dobra, muszę nawrócić jeszcze. Weźmiemy dwa naraz, może się uda. Może się uda to tak zrobić. Dobra, cyk. Ej, gdzie to jest? Tu stoisz, dobra. Ctrl F, pyk. Dobra. Jest gitarka, jest gitarka. Jedziemy. Aha, nie jedziemy, bo musimy znowu opuścić i włączyć. Dobra. Teraz możemy jechać. Cyk. Kurde, znowu mnie ominął, no. Myślę, że tak przejedziemy z powrotem i generalnie powinno być już pełne. Pod warunkiem, że dużo tutaj nie pomijam, no ale będę się starał. Nie chcę wam też tego wszystkiego tylko z jednej perspektywy pokazywać. To może być trochę nudne, ja oczywiście sobie zdaję z tego sprawę. Za szeroko jadę znowu, kurde. Omijałem. No i w zasadzie później poza odcinkiem sobie to tak to fajnie dokończę, żebym po prostu miał to generalnie prosto wszystko wykoszone. Ale to już poza odcinkiem, także. Co on tak jeden brał, dwa. A, bo to chyba te dwa miałem kosić razem, czy nie? Czot to wie wam powiem. Chyba tak to miało być, dobra. Szczepa jest prawie pełniusieńka. To już widać po niej, jak się ugina, patrzcie. Malniarz przebiera. Cyk. Trochę ciężko się kosić z tej perspektywy na bank, a czy na bank. No sami widzicie, że ciężko jest z tej perspektywy. No ale cóż. Jakoś trzeba sobie radzić. Dobra. Czemu nie kości? Co, już jest pełno? Chyba już jest pełno, czekajcie. Tak, mamy pełno, dobra. Nie, wyłącz mi tego pilota. Jedziemy szybciutko do skupu. I zobaczymy, moi kani, ile zarobimy na tej całej dużej przyczepie. Jak będzie tutaj z 10 tysięcy, to opowiem wam. O Jezus, będę w niebo wzięty. No 10 może nie, ale tak jakby tak z 7 było, to kurde, powiem wam, cieszyłbym się strasznie. Szybciutko, 40 minut odcinka, już prawie. Ale spoko. Coś się dzieje, moi kani, coś się dzieje. Także myślę, że na pewno się nie nudzicie na tym odcinku. A oczywiście, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie zostawić łapkę w górę. To naprawdę motywuje mnie do dalszego nagrywania filmów, a z racji tego, że ostatnio mało było filmów na moim kanale, to generalnie możecie pod tym filmem zostawić łapkę w górę i postaram się dla was wrzucać coraz to częściej nie tylko farminga, ale także inne serie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Cyk. Szybciutko, już niedaleko jest. Już znam tą drogę na pamięć teraz.
Czym teraz niczego głupiego nie zrobił. Gdzieś się nie zaklinował, albo gdzieś nie spadł. Albo nie daj Boże się przewrócił. Jak mi się przewróci, to jest koniec, bo jeżeli się przewrócicie z towarem, czy tam z ładunkiem, no to generalnie po zresetowaniu ładunek, czy tam ten wasz towar, zboże, jest niestety, ale też kasowany i nie macie do niego dostępu, tak więc całe zboże, bądź też wszystkie zręby byśmy generalnie stracili. Czekajcie, bo tutaj trochę gorzej niż w ETS-ie jest. O, idę w tą stronę. Jest? Powinno być dobrze. Teraz tak, pomoc, jak tutaj się to rozładowuje? Czekajcie, zobaczymy. To możemy rozwinąć. Podobno na I. Zobaczymy. Hopla. To się jakoś podnosi do góry? A nie, tu jest taka ta chyba. Chociaż nie wiem jak to działa, kurde. Jak to działa? Czy ani do góry nie podnosi? Jak to się wsypuje? Może tu jest jakaś taka... Jakaś taśma tu jest albo coś? Cholera wie. Tak, tu jest taka taśma, patrzcie. Ta taśma generalnie to wszystko wysuwa. Gdzie zarobiliśmy 10,5 tysiąca, tak więc, o Jezus, jest super. To za całe pole, wam powiem, możemy zarobić przeszło 50 tysięcy, nawet może jest 70. Tak więc ten biznes według mnie jest opłacalny. Jeśli według ciebie też, to zostaw łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście zasubskrybuj mój kanał. To by było na pewno w tym odcinku. Tak więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Hejos!